cześć, witam, jestem ponownie. Moja piękna mnie odwiedziła, jedzenie mi przywiozła i myślała, że ja już tamto zjadłem, co miałem wcześniej. No ale teraz jak sobie wsiadła ze mną, pojeździła, to zobaczyła, że rzeczywiście no jest brak rąk. Można zjeść, kiedy maszyna stoi, ale no ale nie ma co tutaj stać. To trzeba już haratać po prostu i nie ma wyjścia tutaj zbytnio. Nie ma na co czekać. Nie wiadomo, jutro nadają jakiś deszcz. Piękny zachód chyba słońca tam będzie, ale my niestety jesteśmy z drugiej strony. Tam już rzepak wykosiliśmy. Może trzeba było tutaj przypędzić. Tutaj zacząć kosić działkę, a nie tamte 2 hektary. Tam później słońce ciapie. No ale no ważne, że ubyło tam, ubywa tu. No i teraz mam, uświadomiłem sobie, że jak nie mam tamtej kosy, to mam po prostu przekichane, najprostszej w świecie mówiąc, ponieważ no muszę jeździć dookoła, bo mam tylko jedną kosę, tak? Nie jestem w stanie się przeciąć, ale mówię, jest tutaj równo. To nie jest zboże, nie kosimy to na 10 cm. O, już bęben czuję, coś tam podchrupuje. No ale jeszcze piękny kurz do góry, no dzisiaj przecież bardzo ciepło, było 30 stopni. Powinno być w porządku, się czkarni się kurzy jak diabeł. Teraz troszkę tutaj sobie pocofam, żeby ten rzepak rozsypać. Ale zobaczcie, jest to szybciej. Ja mam pewne obawy co do tej szybkości nawracania, tak przód, tył. No ale miękko jest, no nie ma co. Trzeba tatusia przeprosić. Pewnie nie dodał miodu. Zamiast 1-2 dodać World Cruza, ożywić tą moc tej kubocie. To tatuś pewnie słab. A mu mówię, po polu, biegi polowe, bo na 8 jedziemy 12 na godzinę, jest inne przełożenie, nawet gdy siadamy, to mamy czym ciągnąć. A jak on rzucił 1-2, pyr, znając jego, no to leżymy, tak? No to nie ma co, no to stoimy, jesteśmy zagrzebani. Teraz odłożę torbę, Kornelia poszła, a może tutaj tą ścieżką się przejadę. O, zobaczcie, to właśnie mruganie halogenów, to jest kosza tam, co staje. Może jak przyjedzie drugi transport, bo tam nie wiem, czy tonę wcisnę, może dwie. No ale bez sensu by to było, tego i tak nie włożę już na pewno, tego nie włożę. Dobrze, bo tamten vlog mówiłem o nawożeniu troszkę tutaj w tym rzepaku. Oczywiście zabieg na płatka był. Ja dziś upieram się przy swoim. Może to jest nie tak tanio, ale stosuję prochloraz i te bukonazol bodajże w tym roku tutaj pojechał. Chyba tak. I zobaczcie sobie, że wcale tego rzepaku grzyb nie zjadł, a nam spadło nam na pewno przeszło 250 litrów. Ile tutaj dostał RSM-u? Ten nasz rzepaczek dostał tutaj RSM-u. Pierwsza dawka 300, druga bodajże 150 tulałem. Mogę się mylić, plus minus 20 litrów. Stwierdziłem, że jest susza, wiosnę było sucho, mówię, nie ma co, nawożę
tam 160 kg czy tam ileś, to ja mówię, ta i tak jest na 3,5 tony. No i nie myliłem się ani nic. O, znowu te tąpnięcia. Może ja tutaj spróbuję troszkę bęben podciągnąć, bo jednak to może od tego też jęczy. Może tutaj gdzieś są już więcej zielonego. Tu już była większa obsada z tego względu, że tutaj część zeszła mi samosiewów, dlatego że zaorałem w ten sam dzień, poleciałem od razu z agregatem, uprawiłem na świeżo tak zwanie i no i niestety pokiełkowało. Tutaj rzepaku nie było wcześniej, oho, 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 bo tu cały czas wracały gdzieś buraki, dlatego że tutaj ta dobra ziemia, glina, taki tutaj troszkę czarnoziemu, tu już jest dwójka i to taka dosyć mocna dwójka, że ciągnik też jęczy jak tutaj cokolwiek robi, szczególnie jak oram. Właśnie oram, żeby trochę tych kamieni tutaj nawyciągać. Może też tutaj kolegę zgnębię, żeby przyjechał, kupił sobie maszynę. Może go zgnębię, żeby do mnie przyjechał i mi tutaj wyzbierał, bym to poorał, bym uprawił. Są tutaj polne drogi do łatania dziury jak diabeł. I zobaczcie, nawet tutaj już kombaj jęczy. No, czuć tutaj tą wilgoć w tym polu. O, jest i lambuś. Będziemy się sypać, ale na razie jeszcze nie. Nie wiem, czy będą się wyciągać, czy to będą kombinować chłopaki. Tutaj właśnie jest ta przytulia z tego względu, że tu przechodzi ten pas tych kamieni. I ten rzepak tutaj był bardzo słaby, dlatego że tu naprawdę są takie kamordolce, że szok w trapkach. No i czyli też gdzieś nawigator go przepuścił. Ale no trudno. Zobaczcie sobie teraz, jaki leci fajny. Wcześniej leciały te igły. Fiat 750. Zbierajmy wszystko w tym roku. Nawet te 0,5% zanieczyszczeń. To i tak moim zdaniem niewiele tutaj zmieni. O, tu znowu mamy bite 3 tony. Czyli można powiedzieć, że już nakosiłem 6 ton. 6 ton. No myślę, że 2 hektary poszły. Przepraszam. To 2 to chyba przesadziłem. Ale 1,5 hektara, a może po 2, to tak się wydaje, to pole jest tutaj bardzo klinowate. Znowu ta kosa, mrugnięcie, albo coś tam się dzieje. Zobaczcie, o, normalnie staje, to nie jest wina silnika, gdzieś tam może coś wpadło, jakieś drzewo, tak, ostatnio i spaliłem bezpiecznik przez to. Teraz też gdzieś właśnie ją zaciąłem ostatnio. No to co, ja już tu nie będę zanudzał koszeniem. Kombaj furczy na szczęście. No coś tam fizycznie staje, muszę to sprawdzić, o co to chodzi. Ja się jadę wysypywać. No nie, naprawdę dwójkę strugnąłem, został gdzieś hektar 30, to jest kawał pola, tu jest szeroko już wykoszone. No dzięki, do usłyszenia, cześć. Usłyszymy się jutro z powrotem. Na razie, cześć.